Anna Pilkiewicz, witam ponownie w moim mieście. Zaczynamy od informacji o sporych oszczędnościach. Prawie 40 milionów złotych Gorzów zaoszczędzi na budowie systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta. Co ważne, inwestycja za mniejsze pieniądze będzie zrealizowana z tą samą funkcjonalnością. Szczegóły w materiale. Jedna z ważniejszych inwestycji, którą miasto ma zrealizować w najbliższym czasie, to realizacja odwodnienia zachodniej części miasta. Realizacja inwestycji, która zakładała zadanie za blisko 60 milionów złotych. I od początku naszej pracy kwestionowaliśmy tak poważne zadanie, a szczególnie tak wielką kwotę, która miała być wydatkowana z budżetu. Dokonaliśmy weryfikacji tego zadania, dokonaliśmy weryfikacji projektu, weryfikacji trasy, tak aby to zadanie zracjonalizować. To są realne oszczędności. Nie wydamy więcej, bo jakby trudno powiedzieć o oszczędnościach, jeżeli mówimy o planowanych wydatkach. My po prostu nie wydamy niepotrzebnie dodatkowych 40 milionów złotych. Inwestycja jest realizowana wspólnie z pieniędzmi rządowymi w układzie 50/50. Cel, który był założony jeszcze w roku ubiegłym, czyli na samym początku planowania tej inwestycji, będzie w pełni zrealizowany. Zmienia się technologia, zmienia się przebieg tej inwestycji, tych kolektorów deszczowych. Również bardziej stawiamy na retencjonowanie wód opadowych w tym obszarze, natomiast cel, a więc odebranie tych wód opadowych z drogi S3 i terenów przyległych, będzie w pełni spełnione. Tym przetargiem było zainteresowanych wiele firm, spłynęło do nas aż 12 ofert z różnych części Polski, także firmy poza Polską ubiegały się o to zlecenie. Jeśli chodzi o rozpiętość cenową, ona była dosyć zbliżona. Wiele ofert rzeczywiście oscylowało w okolicach 20-20 kilku milionów. Najlepszą ofertę przedstawiło konsorcjum WPRINCH za 19,5 miliona. Sprawa wygląda w ten sposób, że jest do zaprojektowania i wykonania około 5000 metrów bieżących kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o kubaturze 30 tysięcy metrów sześciennych. Techniki przy realizacji tego przedsięwzięcia będą stosowane te tradycyjne, czyli wykopy otwarte na niektórych odcinkach i na około kilometrze będzie realizowane w technikach bezwykopowych z tytułów, powiedzmy, może nie tyle ciężkiej zabudowy towarzyszącej, powiedzmy, realizacji wokół tej realizacji budynkom, ale ze względu na głębokość i warunki geologiczne. Przystąpimy niezwłocznie do czynności, które związane są z uruchomieniem naszej działalności. Przenosimy się, powiedzmy, z Santoka, przenosimy się trochę bliżej centrum Gorzowa. Termin 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Jeśli chodzi o znaczenie dla naszego miasta tej inwestycji, to pierwsza sprawa to jest kwestia odprowadzenia wód z drogi S3 nowo budowanej. Kilka lat temu podjęliśmy wspólne porozumienie z GDDK, że wody z tej drogi przejmiemy do naszego systemu odwodnieniowego i to zostanie utrzymane, ponieważ bez tego droga S3 no, niestety nie będzie mogła funkcjonować, bo wody popłyną w stronę ulicy Dobrej. Drugą rzeczą, którą załatwiamy tym systemem, to jest strefa, ponieważ wody, które w tej chwili wpływają do istniejącego kolektora, zalewają nam wysypisko Chruścika na Zuło. Tam te wody podmywają ogrodzenia i jest po prostu problem, że ich jest coraz więcej, coraz nowe zakłady się budują, coraz więcej wody wpływa do kanalizacji istniejącej i ona tam na terenie Chruścika po prostu dewastuje te tereny. My tą wodę przejmujemy do naszego systemu i odprowadzamy do rzeki Warty, więc będzie mogło Zuło tam inwestycyjnie się rozwinąć, bo na tą chwilę przez istniejące kolektory, które tam przebiegają i rowy, no nie mogą zagospodarować tych terenów. Zadanie, mam nadzieję, że zostanie zrealizowane szybko, sprawnie, będzie spełniało swoją funkcję, będzie odwadniało zachodnią część miasta, no i będzie zrealizowane za około 1/3 pierwotnej wartości. Mieszkańcy wybrali już projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłorocznym budżecie obywatelskim. Zaangażowanie gorzowian jest najlepszym dowodem obywatelskiej postawy i odpowiedzialności za współtworzenie miasta.
Liczba głosów oddanych ogółem to 23 676 głosów, z czego liczba głosów oddanych ważnych to 21 837 głosów. Na pewno na uwagę zasługuje fakt największej liczby oddanych głosów na projekty zlokalizowane w rejonie Staszica. Jest to ponad 5 tysięcy, prawie 6 tysięcy głosów, a także Górczyn, ponad 4 tysiące. Najmniej głosów, tak jak to na wykresie widać, oddano na projekty zlokalizowane w rejonie Manhattan. W tegorocznym budżecie obywatelskim 2016 zwycięskie projekty to rejon numer 1, zawarcie, wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ulicy Śląskiej. Wartość zadania to jest 220 tysięcy złotych. To jest projekt, który będzie obejmował m.in. modernizację chodników, ulepszenie placu zabaw, wykonanie skwerów zieleni, oświetlenia, lekkie zadaszenie pod miejsce spotkań sąsiedzkich. Kolejny rejon, rejon numer 2, czyli Zakanale. Wybudowanie placu zabaw ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną na terenie szkoły podstawowej numer 4 na ulicy Kobylogórskiej. Trawniki z nawodnieniem, kącik dydaktyczny i co tu mnie zainteresowało, to domek dla owadów. Rejon numer 3, czyli Śródmieście i Centrum. To jest budowa placu zabaw na terenie szkoły podstawowej numer 17 przy ulicy Warszawskiej. Oddano 1117 głosów. Projekt obejmuje instalację placu zabaw. Rejon numer 4, czyli Piaski. Co ciekawe, tutaj 80% głosów zostało oddane w sposób tradycyjny, 20%, około 20% elektronicznie. Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy zespole szkół budowlanych na ulicy Okrzei. Rejon numer 5, czyli Staszica. Najwięcej głosów z całego, spośród wszystkich okręgów, oddano ich aż prawie 27% głosów to głosy właśnie na Starszica. Budowa bieżni i skoczni w dal przy szkole podstawowej numer 15 przy ulicy Kocisa. Kolejne zadanie to budowa placu zabaw przy przedszkolu miejskim numer 10 na ulicy Lelewela. Rejon numer 6, czyli Wieprzyce i Osiedle Słoneczne. Tutaj wygrał ogródek dydaktyczny Świat wokół nas przy szkole podstawowej numer 12. Projekt polega na stworzeniu w miejscu boiska asfaltowego ogródka dydaktycznego, w którym dzieci będą mogły bliżej poznać świat przyrody. Rejon numer 7, czyli Manhattan. Tutaj aż 44% głosów elektronicznie. To miejsca parkingowe przy ulicy Obrońców Pokoju i rejon numer 8, czyli Górczyn, ekran akustyczny przy ulicy Wyszyńskiego. Jeśli chodzi o kwoty przeznaczone na poszczególne projekty, tak jak Państwo doskonale wiecie, w tym roku mieliśmy do dyspozycji 2 miliony złotych. Wartość pojedynczego projektu nie mogła przekraczać 250 tysięcy złotych. Wartości projektów zwycięskich w poszczególnych rejonach nie zawsze angażują maksymalną dopuszczalną kwotę. Co spowodowało bardzo przyjemną sytuację. Pojawiły się oszczędności, które zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego możemy przeznaczyć na kolejny projekt, który zdobył odpowiednio największą ilość głosów. W tej konkretnej edycji, w tym przypadku, jest to projekt z rejonu Staszica. Ta edycja to była ostatnia edycja w budżetu obywatelskiego w starym regulaminie. Ten regulamin został nieco zmodyfikowany, dostosowany do tych głosów, które płynęły ze strony mieszkańców. Natomiast chcemy, żeby następny budżet obywatelski wyglądał nieco inaczej. Te nowości to jest to, żeby ze środków gorzowskiego budżetu obywatelskiego mogły być finansowane nie tylko tak zwane twarde zadania, jak było do tej pory, ale także zadania, które mają charakter miękki. Czyli jeśli mówimy o twardych, to jest jasne, to jest place zabaw, boiska, inne rzeczy, to wszystko, co było do tej pory. Natomiast jeśli mówimy o zadaniach miękkich, to myślimy o na przykład o wydarzeniach prospołecznych, o wydarzeniach kulturalnych, sportowych. Propozycja jest taka, żeby podzielić budżet obywatelski na zadania ogólnomiejskie, na zadania w rejonach i na zadania oświatowe. Propozycja, którą składamy, to jest 20% tego budżetu na zadania ogólnomiejskie, 60% na zadania w rejonach i 20% na zadania oświatowe. Od 10 listopada do 30 listopada planujemy rozpocząć konsultacje społeczne.
Będzie to otwarte spotkanie z mieszkańcami 18 listopada, badania opinii mieszkańców Gorzowa, dyżury konsultacyjne. Jak powstrzymać migrację młodych gorzowian? Odpowiedzi na to pytanie szukali przedstawiciele szkół, uczelni, przedsiębiorców i władze miasta podczas konferencji Czas Zawodowców. Mamy mnóstwo bardzo dobrych absolwentów szkół technicznych, szkół zawodowych i oni gdzieś nam uciekają, tracimy te zasoby, a to jest strata dla naszego rynku, dla naszej gospodarki gorzowskiej. I chodzi o to, żeby popatrzeć, jak to dzieje się w innych miastach, gdzie akurat udaje się z tym walczyć. Dzisiaj zaprosiliśmy tutaj przedstawicieli Politechniki Poznańskiej, będziemy wspólnie rozmawiać, bo są na to sposoby, będziemy chcieli zaimplementować te rozwiązania. Migracja jest rzeczą naturalną, my musimy stworzyć konkretny produkt. My tak naprawdę jesteśmy niezintegrowani. Mówię tutaj o przedsiębiorcach, o szkołach. Te potrzeby gdzieś są, ale one są rozproszone. I chodzi o to, żeby zebrać i pokazać młodym ludziom, że tak naprawdę mamy cały logiczny łańcuch, ciąg edukacyjny, że można skończyć szkołę zawodową i bardzo fajnie zarabiać, mieć fajną pracę, bo to już jest powoli reguła. Można skończyć technikum i na tym poprzestać, ale można iść dalej, można się rozwijać, ale cały czas tutaj na rynku Gorzowskim. Idea jest taka, żeby młody człowiek wiedział, jaką ma perspektywę, bo jeżeli jest jakaś stabilna perspektywa, ona nie musi być bardzo skonkretyzowana, ale jeżeli to będzie jakaś perspektywa, to wtedy zupełnie inaczej taki młody człowiek może myśleć o przyszłości i być może zatrzyma się w Gorzowie, skończy technikum, pójdzie na wydział technicznych, bo o takich kierunkach mówimy, na wydział techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przykładowo, albo będzie studiować gdzieś poza, ale będzie widział w przyszłości szansę powrotu w Gorzowie i rozwijania swoich pasji, pracy. Był czas, kiedy było dobre szkolnictwo zawodowe w Polsce. Był okres, kiedy je troszeczkę zaniedbano i w tej chwili staramy się przywrócić to szkolenie zawodowe, dlatego że nie każdy uczeń szkoły podstawowej musi być w przyszłości adwokatem, musi być lekarzem. Potrzebne nam są zawody precyzyjne, bardzo wyspecjalizowane, które na tym etapie rozwoju są konieczne do rozwoju przemysłu. Dlatego też od paru lat już w Gorzowie jest tematyka powołania centrum, czy jak to będzie się nazywało, ale które będzie kształciło właśnie takich zawodowców. Na tym etapie zostaliśmy zaproszeni przez miasto Gorzów do współpracy w tym zakresie i staramy się pomóc w zorganizowaniu, w przygotowaniu właśnie koncepcji takiego centrum, żeby powstało w Gorzowie. I temu ma służyć CEZIP w zasadzie, bo mówimy o Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To jest taka sugestia bezpośrednio od pana premiera Piechocińskiego, żebyśmy patrzyli trochę szerzej. Dzisiaj mówimy o działaniach miękkich, jak współdziałać, jak ze sobą rozmawiać, jak stworzyć pewien system wymiany informacji, ale CEZIP, a więc te centrum przy Warszawskiej, które przygotowujemy, to z kolei ma być już twarde działanie, to mają być inwestycje, gdzie te osoby będą mogły faktycznie nabywać tych wszystkich kompetencji. Myślę, że do końca roku już jakieś konkrety będą, dlatego że teraz cały czas trwają prace. Jest szereg, może nie kontrowersji, ale rzeczy do wyjaśnienia, bo to ma być nasz wspólny projekt i on ma po prostu funkcjonować w latach przyszłych, więc to trzeba rzeczywiście dobrze przygotować, żeby to nie była, tak jak już kiedyś mówiłem, skorupa w postaci murów, bo to nam niczego nie daje. Tu chodzi o to, żeby wypracować najlepszy z możliwych sposobów funkcjonowania tych młodych ludzi. Niedawno uczestniczyłem w konferencji na bardzo zacnym Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie pan profesor Kula, mówiąc o po innowacjach, stwierdził, że innowacje to są wtedy, kiedy się ucieka do przodu, a inni gonią. My chcemy też właśnie zrobić w Gorzowie coś, czym będą gonili nas inni, a nie my będziemy gonili tych, którzy już to mają. Czy nam się uda? Zobaczymy. W tym odcinku programu to już wszystko. Zapraszam na kolejny. Do zobaczenia.